Kultury jestem właściwie związana od zawsze, bo moja wielka pasja zaczęła się już w szkole, kiedy tak naprawdę działałam aktywnie w harcerstwie, co tak naprawdę mnie zaraziło trochę taką działalnością społeczną, trochę różnymi twórczymi wydarzeniami. No i później oczywiście wybrałam taki kierunek studiów i jak tylko ukończyłam pedagogikę kultury, to od tego czasu zawsze moja praca związana była z instytucjami kultury. Kultury w Kępnie prowadzę zajęcia plastyczne, na które uczęszczają dzieci no, w wieku od 3 do kilkunastu lat. W Domu Kultury w Kępnie prowadzę sekcję koła fotograficznego od 2,5 roku i staram się zwrócić do jak największej ilości kępnian, którzy się zajmują właśnie fotografią hobbystycznie. Staram się ująć ich zainteresowania w formę jakichś projektów, które mogą się zakończyć wystawami. Zainteresowanie jest duże. Dzieci przychodzi, grupa spora, ponad 40 osób, chociaż to się zmienia. Część rezygnuje, inne się zapisują, ale jest też grupa dzieci stałych, które od kilku lat uczestniczą w tych zajęciach. Na sekcję uczęszczają ludzie w różnym wieku. Jest to grupa wiekowa zróżnicowana. Są uczniowie gimnazjów i są uczniowie szkół średnich i dorośli ludzie, którzy już pracują. Braliśmy udział w konkursach takich bardziej lokalnych, no i bardzo często się zdarza tak, że obsadzamy miejsce na podium. Jesteśmy dwuosobowym kinem studyjnym, wyświetlającym głównie filmy, które rzadko kiedy trafiają do multiplexów. Kina ambitne, filmy bardziej o wyższych walorach artystycznych. Nasze kino jest tanie w eksploatacji, przez to bilety na nasze filmy są też niedrogie. Oscylują w granicach 2 do 5 zł. W Domu Kultury wiele się dzieje. Przychodzą dzieci na różnego rodzaju zajęcia, spotykamy się tutaj. No i to jest takie bardzo fajne, bo dzieci z różnych zajęć między sobą integrują się często, spotykając się na korytarzu czy w swoich salach. Odwiedzamy się nawzajem, zaglądamy do innych sal, jak inni pracują i to jest właśnie fajne. Działalność Domu Kultury myślę, że jest bardzo w Kępnie potrzebna, ponieważ jest w Kępnie mnóstwo ludzi i starszych i młodszych, którzy po prostu tutaj się spełniają, realizują swoje pasje, przychodzą na różnorakie zajęcia. W Kępińskim Ośrodku Kultury dzieje się wiele kreatywnych rzeczy. Bardzo ciekawym wydarzeniem, które odbyło się niedawno, był festiwal Kępińskie Kalendowanie, który zaangażował zdolną wokalnie młodzież, którym na przykład przegrywali wykładowcy Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Priorytetowym zadaniem Kępińskiego Ośrodka Kultury jest ukierunkowanie procesu merytorycznego działalności zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. Również bardzo ważne jest dla mnie takie tworzenie partnerstw, głównie partnerstw ze stowarzyszeniami, które mają bardzo wiele do zaoferowania. Uważam, że wspólnie można o wiele, wiele więcej zdziałać, zrobić, tworzyć.